Przed nami łóżeczko Uno Up. Elementy składowe. Stelaż główny z pokrowcem, wsporniki środkowy i boczny podtrzymujące dno, pasy mocujące, torba, materac. Stelaż główny z pokrowcem rozkładamy dynamicznym ruchem. Następnie wsuwamy wspornik boczny w środkowy, aż do pojawienia się zatrzasków zabezpieczających. Powstałą konstrukcję łączymy ze stelażem głównym. Aby to zrobić, połóż łóżeczko na boku i wsuń połączone wsporniki w te miejsca. Dno łóżeczka mocujemy do wspornika za pomocą czterech rzepów. Luźno zwisający materiał owijamy wokół wspornika bocznego i przypinamy z dwóch stron rzepami. Upewniamy się, że zamek poszycia jest zapięty do końca i dopinamy zabezpieczenie. Podobnie robimy z przodu łóżeczka. Na bokach ramy owijamy i dopinamy materiał. Do środka wkładamy materac i montaż Uno Up jest zakończony. Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom łóżeczka. Uno Up ma 6 poziomów wysokości. W celu regulacji wysokości naciśnij jednocześnie oba przyciski i obróć pokrętło. W funkcji łóżeczka samodzielnego możemy unieść stronę z główką dziecka i uzyskać pochylenie. Różnica może wynosić maksymalnie 2 poziomy. Aby zablokować kółka łóżeczka, wciśnij blokadę. Aby odblokować, przesuń ją w górę. Siateczka w poszyciu pozwala na stały kontakt z dzieckiem. A materiał poszycia można prać ręcznie lub przetrzeć na mokro. Łóżeczko możemy stosować jako samodzielne lub dostawne do łóżka rodziców. Aby zamontować Uno Up do łóżka, najpierw otwieramy zabezpieczenia i zamki przy panelu bocznym. Następnie przesuwamy te dźwignie i wysuwamy rurkę. Robimy to z obu stron. Panel wyjmujemy na zewnątrz i wyciągamy z niego rurkę. Wysokość łóżeczka ustawiamy tak, aby górna krawędź bocznej osłony była o 2 cm niżej niż powierzchnia materaca rodziców, a łóżka ściśle do siebie przylegały. Czas przypiąć łóżeczko. Przeplatamy pas przez boczną belkę. Dopinamy klamrę pasów mocujących i naciągamy. To samo robimy z drugiej strony. Uno Up spełnia najnowsze normy europejskie i pasuje do łóżek o takich wymiarach. Zobaczmy, jak zamontować Uno Up do łóżka o ramie sięgającej do podłogi. Aby przysunąć dobrze łóżeczko, najpierw dosuńmy nóżki. Przesuwamy ten przycisk, jednocześnie przyciskając ten. Łóżeczko powinno ściśle przylegać do łóżka. W tym przypadku pasy oplatamy wokół materaca rodziców. Następnie dopinamy je i naciągamy. Jeśli masz łóżko z ramą do podłogi, sprawdź wymiary, do których pasuje Uno Up. Uno Up to także łóżeczko turystyczne, które łatwo złożysz. Odpinamy rzepy pod spodem. Wysuwamy ramę utrzymującą dno. I składamy nogi. Dzięki torbie wygodnie zabierzesz Uno Up w
podróż. Kindercraft. Easy with kids.